Start. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór właściwie. Czekamy na pierwszych. A już jest widzów. Kasia Wstrzymaskiewicz jest? Nie, ty nadal myślisz o tych reakcjach, które tak, były wcześniej. Tak. Tu mamy viewersów, także na razie czekamy na pierwszych widzów. Oczywiście pierwszych widzów prosimy o potwierdzenie, czy wizja i fonia jest ok. Trzeba to sprawdzić. Bo to jest bardzo ważne. No przede wszystkim chcieliśmy powitać wszystkich serdecznie w nowym roku 2019. Ja jak zwykle będę się musiała przyzwyczajać do zapisywania nowej daty. Witamy pierwszych widzów. Cześć Margareta, witaj Ewelina. To ja, Ania cześć. Pacholik. Także już są pierwsi. To jest Kasia Ślęzak, tak. Piotr Malinko. Wiesia Mitulska, witamy serdecznie. No, zawsze czyli można pojawiają liczyć się już 16 widzów. Także no, oczywiście też tych widzów, którzy się teraz pojawiają, prosimy o udostępnienie naszego live'u, ponieważ dzisiaj będą bardzo ciekawe i mocne tematy, bardzo poważne. Tak. Ale to też i rok chyba będzie dosyć poważny dla polskiej edukacji. Szykuje się sporo ciekawych wydarzeń, trudnych. Pewnie dla wielu z nas, no z was, będziemy rok, obserwowali, co się będzie działo. Z tym naszym pierwszym eksperymentalnym rocznikiem klas ósmych. I tą kumulacją. Także rodzice taki, też będą mieli swoje. Poważ, a słuchają nas też rodzice, bo też wiemy o tym. A także oczywiście mamy... udostępniajcie ten nasz live, a my już nie będziemy pozwalali dłużej czekać naszemu gościowi, którym jest dzisiaj... Małgorzata, pani profesor Małgorzata Żydko, ja nie powiem, że jak słuchałam jej wykładu w Duńskiej Woli, to mnie zatkało i po prostu byłam pod takim ogromnym wrażeniem wyników badań, które prowadziła pani profesor. Ale ja myślę, że o tym będzie mówiła. Także nie uprzedzajmy, dobrze. Zapraszamy na wizję panią profesor Małgorzatę Żydko. Członka już jesteśmy... Stowarzyszenia Edukatorów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. A to jest Stowarzyszenie Europejskie, o ile dobrze pamiętam. Ale pozwólmy się przedstawić pani profesor. No dobra, czyli ja za dużo mówię. Jak zwykle. Jak zwykle. Tak, ja bardzo przepraszam. Będę cię tutaj kuksańce robił, bo dzisiaj mamy dużo do porozmawiania z panią profesor. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj już dołączyli, że tak powiem, do naszego grona. I bardzo miło mi będzie się w tym nowym roku z Państwem spotkać. Państwo już wprowadzili obszar troszkę moich zainteresowań. Ja pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, kształcę nauczycieli wczesnej edukacji, prowadzę też badania z tego obszaru. Jakimś ciekawym obszarem, który od lat też bardzo mnie interesuje, jest edukacja matematyczna, bo myślę, że na tym polu jest bardzo wiele do zrobienia i zacząć należy od tych początkowych etapów kształcenia. I myślę, że Państwo i rodzice, i nauczyciele mają z pewnością wiele doświadczeń w tym zakresie, i pozytywnych, i negatywnych. Bardzo dobrze, że mamy pewną pulę badań, które pozwalają nam w sposób taki pogłębiony spojrzeć na efektywność tego kształcenia, czyli na to, co się dzieje pod koniec tego pierwszego etapu, po tych pierwszych 3 latach nauki, no bo to jest początek i to taki niezwykle ważny początek i albo zmotywujemy, albo zachęcimy, albo wykorzystamy ten potencjał, które mają dzieciaki, albo no, stanie się coś, co jest no, bardzo przykre, to znaczy dzieciaki tracą zainteresowanie tym, co mogłoby być no, dla nich niezwykle ciekawe, to znaczy właśnie matematyką jako takim obszarem odkrywania, rozwiązywania zagadek, rozwiązywania problemów, sprawdzania się w poszukiwaniu różnego typu strategii działania. No właśnie, bo mówi się, ja pamiętam to już też z własnego dzieciństwa szkolnego, że matematyka to królowa nauk. To już jest takie może już zużyte określenie, ale ja myślę, że pojawia się teraz dosyć często takie sformułowanie myślenie matematyczne. I dla mnie to jest też trochę takie bardzo abstrakcyjne, jak przez wiele lat pewnie była i matematyka, którą dopiero później zacząłem dostrzegać w wielu różnych obszarach swojego życia już w dorosłym świecie, że ona rzeczywiście jest ważna
i staje się taką kompetencją, bez której trudno sobie radzić. I patrząc z perspektywy małego dziecka, który jest w przedszkolu, czy zaczyna pracę w szkole, naukę w szkole, kiedy tak naprawdę dziecko zaczyna tę matematykę traktować jako coś, co jest dla niego zrozumiałe? Bo to jest jednak wielka abstrakcja. No tak, z jednej strony na to w ten sposób możemy jak najbardziej patrzeć i wtedy, kiedy dochodzimy do tego obszaru takiego symbolicznego, kiedy posługujemy się matematyką, to tak, taka interpretacja oczywiście jest możliwa, ale my jakby mamy tę matematykę wokół siebie. Ja myślę, że w ten sposób należałoby na to patrzeć. Dziecko, które funkcjonuje, no właśnie w okresie już przedszkolnym, ono się styka z różnymi sytuacjami z życia codziennego, które są niezbędne do tego, żeby po prostu w taki zrozumiały, efektywny sposób działać, żeby rozumieć to, co się dzieje wokół nas. Jeżeli idzie z mamą dokonywać zakupów, jeżeli uczestniczy w sytuacjach życia codziennego, tak, czy pomaga na przykład mamie w kuchni, w przygotowywaniu różnego typu posiłków, no to tamta matematyka tak naprawdę jest, tylko ona się będzie wyłaniać w sensie symbolicznym właśnie z tych doświadczeń, jeżeli damy dzieciom przestrzeń do tego, kiedy one będą coś właśnie odważały, będą coś mierzyły, będą coś porównywały, będą dostrzegały pewne związki też, bo matematyka jest nauką o relacjach, o związkach, nauką o pewnych strukturach. Tak? I bardzo ważne jest to, żeby te związki no, w różnych sytuacjach jakby życiowych dzieciaki odkrywały. Tak? I to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to ta zmiana podejścia do nauczania matematyki, bo my możemy mówić no właśnie w dwojaki sposób o tym. Z jednej strony dajemy dzieciakom pewne przepisy i pewne reguły działania, prawda? I to jest to takie podejście instrumentalne do matematyki. Nauczysz się pewnych zasad i potem będziesz je w typowych sytuacjach wykorzystywał. Rozumiesz, nie rozumiesz, trudno, wytrenujesz to, tak? Nauczysz się. Pani profesor w swoim artykule napisała, że dzieci potrzebują wyzwań, żeby zrozumieć matematykę. Ja mam wrażenie, że to jest coś takiego też, co jest no, prawie jakby zakodowane gdzieś w naszym genotypie, bo jak ja obserwuję mojego wnuka, który ma teraz 2 lata i kilka miesięcy, to dla niego takie pierwsze kompetencje, które nabywa, to są równolegle te lingwistyczne, czyli umiejętność komunikacji z nami i jednocześnie właśnie matematyczne, bo on jest dumny z tego, że pokazuje 2, 3, mówiąc jeden. O ilości, czy jeden, ilości samochodzików, czy ile może cukierków, czy ciastek wziąć. Także to jest też coś niesamowite, że ta edukacja matematyczna, być może my robimy z niej zbyt takie właśnie no, skomplikowane zadanie dla dziecka. Może to jest coś takiego albo naturalnego. To, co pani profesor mówi, czyli taką strukturę, że jeżeli wyjdziesz poza tą strukturę, to nie jest matematyka, tak? Czyli ta kratka, którą musimy wpisać. No właśnie, czyli tu mówimy o tych ograniczeniach, które narzucamy my jako dorośli, nauczyciele. Tak, to znaczy w tym początkowym nauczaniu matematyki niewątpliwie popełnia się podstawowy błąd polegający na tym, że przechodzi się za szybko do działań właśnie na symbolach. I nie pozwalając, jeżeli dzieci opanowują, czy umiejętność dodawania, czy umiejętność mnożenia, czy właśnie rozwiązywania różnego typu problemów, to bardzo ważne jest to, żeby one najpierw zrozumiały te pojęcia, a zrozumieją te pojęcia wtedy, kiedy podejmą określone aktywności, określone działania. Ja sobie przypominam taką sytuację, kiedy nauczycielka, zresztą współpracująca z nami pani Ewa Wiatra, której książkę też będę polecać, zaproponowała dzieciom takie zadanie w pierwszej klasie. Mianowicie dzieciaki miały narysować na karteczkach owoce, które najbardziej lubią. I dzieci wykonały te rysunki, powstało tam 20 kilka tych rysunków, rozłożyły je na stole, czy na podłodze i teraz nauczycielka poprosiła dzieci o to, żeby spróbowały zastanowić się nad tym, których tych owoców jest, które owoce są najbardziej lubiane, ale jak to policzyć, nie przeliczając wszystkich owoców, jak to ustalić, tak?
No i powstał pewien problem, tak? Dzieciaki zaczęły się zastanawiać, kombinować, układać w pewne grupy jakby te owoce. No i w którymś momencie wpadły na to, że to można zrobić w ten sposób, że powstały takie słupki. Słupek złożony powiedzmy z jabłek, słupek złożony z pomarańczy, słupek złożony z innych rodzajów owoców i wizualnie zobaczyły, który jest najwyższy, a który jest najniższy. I w ten sposób ustaliły, tak, porównując, szukając pewnych związków, jak sytuacja wygląda, nie przeliczając. Tak? Nie mówiąc o tym, że one intuicyjnie stworzyły pewien wykres słupkowy w ten sposób. Tak? Właśnie. I teraz mamy sytuację taką, że jakby nauczyciel stworzył pewną okazję. Tak? Nie nauczył dzieci, nie pokazał, co one mają robić, dał im przestrzeń do tego, żeby one to samodzielnie, że tak powiem, rozgryzły, ustaliły. Tak? I tutaj dwie rzeczy jeszcze wchodziły w grę. Oprócz tego, że nauczyciel dał dzieciom szansę na aktywność, z drugiej strony dzieciaki miały też możliwość współpracy między sobą, to jest też bardzo ważne. Zapominamy o tym, że dzieci mogą bardzo ciekawie i powiedziałabym efektywnie uczyć się od siebie, wzajemnie sobie pewne rzeczy tłumacząc, tylko trzeba im dać pewną przestrzeń do tego rodzaju działań. Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że w swoim artykule nawet pani profesor mówi o tym, żeby się trochę odczepić od tych podręczników, tak, szczególnie na tym początkowym etapie, tak, tej edukacji elementarnej. Ja może tutaj za panią doktor Haliną Sowińską, bo ona to nazwała ten etap przedszkolny i wczesnoszkolny edukacją elementarną, żeby po prostu skupić się na potrzebach dzieci. Tak. Tutaj to jest artykuł pani profesor, no co jest też takim wyzwaniem, bo jak to, rodzice chcą mieć podręczniki, nauczyciele też mówią, jak to bez podręcznika można uczyć matematyki. No właśnie, bo my tutaj jesteśmy tak naprawdę też w sytuacjach, kiedy mamy często, to wprawdzie od 3 lat już reforma nam jakby skróciła, czy nie dała tej możliwości, ale przez pewien czas były grupy różnowiekowe, 6-7-latki i mieliśmy okazję na tą pełną indywidualizację, której się często bali nauczyciele, no bo zdecydowanie, że tak jak pani też pisze w swoich artykułach, nauczyciele zwykli pracować na deficytach i jest łatwiej niż na potencjale dziecka i wtedy się gdzieś tam bardzo szybko wprowadza różne terapeutyczne działania, a trzeba dać dzieciom czas na własny rozwój. No i właśnie kwestia tego podręcznika, używać, nie używać, grupy różnowiekowe. Tutaj też jest taki obszar, o którym warto chwilę porozmawiać. Znaczy ja myślę sobie, jeżeli mówimy o podręczniku, to bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że podręcznik jest tylko jednym z wielu instrumentów, za pomocą których możemy rozwijać umiejętności dzieciaków. Czy umiejętności językowe, czy umiejętności matematyczne. Natomiast w przypadku umiejętności matematycznych bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nauczyciel gromadził sobie różnego typu materiały, które pomogą budować jakby pewne modele pojęć matematycznych, jakby wizualizować te pojęcia, zachęcać dzieci do budowania ich rozumienia za pomocą czego? Za pomocą klocków, za pomocą różnego typu żetonów, za pomocą materiałów, które pozwalają na to, żeby nimi manipulować. Tak? No, prosta rzecz, tak, prosta rzecz, którą można zrobić, ja tu będę wspominała o takiej pomocy dydaktycznej, którą stworzyliśmy kilka lat temu, która się nazywa Gramy w piktogramy, gdzie oprócz piktogramów dzieciaki miały na przykład do dyspozycji prostą sprawę, to znaczy żetony i woreczki strunowe. I do tych woreczków strunowych można na przykład wrzucać po 10 żetonów i tworzyć takie podstawy działań związanych z układem dziesiętnym. I dzieciaki mogą dodawać na tym materiale, mogą odejmować, mogą mnożyć, mogą wykonywać różnego typu działania, które pozwalają im zrozumieć mechanizm wykonywania tego, tak? A nie od razu przeskakujemy na poziom symboliczny, tak? Czyli sadzamy je z kartką papieru czy z zeszytem ćwiczeń i one mają uzupełniać te okienka. Tak? Wszystko mają narysowane też, także właściwie nie trzeba specjalnie myśleć, no trzeba podporządkować dwie biedronki do cyfry 2.
I najgorzej, że każda ta liczba jest tak samo zaprezentowana w monografii. Zaprezentowana niejednokrotnie, tak, tak. To jest następna sprawa, to, o której tutaj też wspominamy u tych młodszych dzieciaków. To jest ta monografia liczby, która pokutuje u nas od lat i którą próbuje się jakoś no, wyrugować, że tak powiem, z tego początkowego etapu, a idzie to z dużymi oporami. Podręczniki często utrwalają właśnie jeszcze taki sposób myślenia, że my teraz po kolei będziemy wprowadzać te poszczególne liczby. Powtarzam, matematyka jest pewną całością, pewną strukturą. Nie da się izolować i poznawać liczb, nie patrząc na całość, tak? Dzieci, co to znaczy całość? No, dajmy im chociaż do dyspozycji całą dziesiątkę na początku, tak? A nie poszczególne liczby. Dzieciaki w edukacji początkowej w Anglii mają na stołach, na stolikach w otoczeniu przyczepiony układ 100 liczb, tak? Żeby widzieć, w jakim to jest kontekście, tak? Ta liczba 4. Nie szkodzi tak, to. Ona ma jakieś otoczenie, tak? Ona coś znaczy. Przez to ja ją mogę zupełnie inaczej jakby zrozumieć. Ja tutaj znalazłam taki mądry cytat, pani profesor, pozwolę sobie przeczytać. Tak. Mądry nauczyciel wyjdzie naprzeciw potrzebom dziecka i nie będzie ich ograniczał do realizacji tego, co jest w podręczniku czy w pakiecie edukacyjnym. Tak. Ale tutaj jeszcze napotykamy jeden problem, wyzwanie, jakkolwiek to zwał, do którego też się odniosła jedna z naszych widzek, Martyna Tarnowska. Rodzice chcą podręczników, bo nie znają nic innego. I tutaj dochodzimy do roli nauczyciela jako edukatora dla rodziców. Eksperta. Bo teraz jak przekonać rodziców, że to, co robi nauczyciel i co jest inne niż oni pamiętają ze szkoły, nie jest czymś, co będzie szkodziło w edukacji dzieci. Jak tutaj tą rolę nauczyciela wypełnić? Ta rola jest bardzo ważna i tutaj sądzę, że i też doświadczenie moje wskazuje, że bardzo jest ważne to, aby nauczyciel wytłumaczył rodzicom, w jaki sposób on będzie pracował z dzieciakami. Rzeczywiście jest tak, że rodzice są przyzwyczajeni że i bez podręcznika no jakby ta edukacja się nie może efektywnie odbywać. Ale znam nauczycielkę, która na zebraniu z rodzicami, opowiadając o tym, w jaki sposób będzie pracowała i wykorzystywała podręcznik, ale nie tylko podręcznik, w którymś momencie stwierdziła, że zrobi ćwiczenie z rodzicami. Tak? I dała części rodziców takie karty matematyczne do gry, a druga część rodziców wypełniała takie karty pracy z ćwiczeń, które były z podręcznika. I następnie odbyła się dyskusja pod tytułem, no jak państwo uważają, jakie umiejętności dzieci zdobywają tu, jakie umiejętności zdobywają w drugim przypadku, jak państwo by chcieli, żeby były uczone wasze dzieci. No i po paru tego typu doświadczeniach, po pokazaniu, w jaki sposób nauczyciel pracuje i co przez to dzieciaki osiągają, a dlaczego ten trzymanie się kurczowo podręcznika może być odbierane jako no właśnie ograniczanie możliwości dzieci, tak? Bo wystarczy pokazać określone ćwiczenia, które zwalniają z myślenia. Ja wpisuję, uzupełniam kratki, mam wszystko wyrysowane, więc właściwie tylko muszę jakieś tam linijki narysować. Gdzie jest myślenie? Tak? Gdzie jest rozwiązanie problemu? Padają zadania z treścią, nie ma analizy treści w ogóle. No to może pomóc też w tym, od czego nalegają na nauczycieli rodzice, że im więcej kart pracy do wypełnienia, strony, zwłaszcza w pracy domowej jeszcze, to tym lepsza nauka, tym lepsza edukacja. A teraz no, przez ostatnie kilka miesięcy, przez nasz kraj edukacyjną część też przeszła akcja Zadaje Sensem, która właśnie wskazywała na to, żeby ograniczyć tą pracę domową, żeby dać dziecku czas na regenerację, na odpoczynek, na tworzenie więzi, na uspołecznianie i na własne pasje. Jak właśnie z rozłożeniem, bo tej wiedzy w ciągu 100 lat przybyło nam mnóstwo, nie jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkiego w szkole. Jak do tego podejść, jak tutaj właśnie być w komunikacji z rodzicami, takim właśnie wsparciem dla rodziców, że nie martwcie się, bo dzieci będą się uczyły stopniowo tego,
co będą potrzebowały w swoim życiu dorosłym, a ważne są kompetencje, które są uniwersalne i jakby wdrukowane na całe życie. Ja tutaj może, przepraszam, wejdę jeszcze w słowo i potem pani profesor oddamy, bo ja jeszcze widziałam drugi taki pakiet, to brzydko brzmi, ale drugą taką propozycją to była Myślę, decyduję, działam, tak? Taki projekt, który pani profesor jest współautorem, gdzie na przykład zajmowaliście się edukacją finansową, czyli przybliżeniem praktycznej matematyki. Po co się w ogóle tej matematyki uczyć? Uczyć, tak. Tak, więc to wszystko i w przypadku piktografii, i w przypadku tego drugiego pomysłu, czyli Myślę, decyduję, działam, pokazujemy, że matematyka może być elementem takiego kontekstu, w którym dziecko na co dzień funkcjonuje. To znaczy matematyka jest w gospodarstwie domowym. Tak? Podejmujemy decyzje zakupowe. Podejmujemy decyzje związane z oszczędzaniem na jakiś cel. Jesteśmy w sytuacji, w której analizujemy na przykład rachunki, które są związane z różnymi usługami, które są wykonywane, czy opłatami, które ponosimy w domu, prawda? I dzieci w tym uczestniczą, tak? Planujemy wyjazd wakacyjny. Czyli ta matematyka jest po coś, tak? W konkretnym kontekście wprowadzana i tam jest cały szereg właśnie tego typu jakby zadań, które są w określonych obszarach, tak? Z życia wziętych, tak? Mówimy o przedsiębiorstwie też, mówimy o reklamie, która też jest jakoś z matematyką również związana i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna z propozycji, która jest no, przykładem na to, że ten kontekst, w którym wprowadzamy tę matematykę i pokazujemy, i motywacja do tego, że to nam pozwala mądrze funkcjonować, tak? Dawać sobie radę w różnych sytuacjach, a jednocześnie w matematyce jest też trochę zabawy i gry, tak, którą dzieci też bardzo lubią. To jest ważne. No tutaj straszną rzecz pani profesor powiedziała, jak się można bawić i uczyć, tak? Że jak się bawić, no, można się bawić. Uczymy, jak włączymy ileś tam słupków i przepiszemy do zeszytu, to znaczy, że uczymy, tak? Poza tym, proszę Państwa, no, mówiąc o podręcznikach i mówiąc o tych sposobach rozwiązywania zadań, które są proponowane często w podręcznikach, musimy sobie zdać sprawę z tego, że my jakby utwierdzamy się w takim podejściu, że uczenie się matematyki odbywa się poprzez przyswojenie pewnych sposobów rozwiązywania zadań, które nam inni podali. Tak? Czyli jakby nauczyciel jest osobą, która przekazuje, która zapoznaje, która kształtuje i tak dalej, a uczeń ma przyswajać, powtarzać to wszystko, tak? Ćwiczyć, utrwalać, tak? Czyli inaczej mówiąc, on czeka na to, że ktoś poda mu jakiś sposób rozwiązania i potem on sobie to przećwiczy w szeregu typowych sytuacji. To jest jeden model. A drugi model to jest ten model, który nazywamy takim konstruktywistycznym, czyli jakby dziecko jest uczestnikiem procesu zdobywania wiedzy i nauczyciel organizuje to środowisko uczące się, tak? Stawia problemy, a uczeń bada, eksploruje, próbuje, sprawdza, gromadzi dane, tak? Eksperymentuje. I można by powiedzieć w ten sposób, że on przystępuje do rozwiązywania, jakby nie wiedząc dokładnie, jak to zrobić. Buduje sobie pewną własną strategię rozwiązania tego zadania. Tak? I teraz no, cała sztuka polega na tym, żeby nauczyciel otworzył się na tę strategię uczniowską. Mnie się wydaje, to zresztą też przy okazji tego spotkania w Zduńskiej Woli o tym mówiłam, że to, co jest najciekawsze w zawodzie nauczyciela, to jest właśnie stwarzanie tych sytuacji, które są pewnymi wyzwaniami dla dzieci i podglądanie, co dzieci wytworzą, co dzieci przygotują. Ja tu podam taki przykład, jeden zaczerpnięty z takiego działania, które nazywa się Bąblem Bydgoskim. To jest taka działalność eksperymentalna, prowadzona już od kilku lat pod egidą doktora Mirosława Dąbrowskiego w Bydgoszczy, gdzie nauczyciele
próbują zmieniać swoje podejście do edukacji matematycznej i pracują inaczej z dzieciakami, właśnie otwierając im tę przestrzeń. I w klasie drugiej taką rozmowę toczyły dzieci między sobą. Mianowicie było to ćwiczenie biegłości w wykonywaniu działań, dodawania, odejmowania, no i pojawił się taki problem. Jakieś dziecko zapytało, czy każde działanie można rozwiązać? Nauczycielka pyta, a co rozumiesz przez określenie każde działanie? Dziecko, no na przykład takie jak 6 odjąć 8. No właśnie, mówi nauczycielka, jak myślicie, czy to działanie można rozwiązać? Długa jest cisza, dzieci myślą i Kasia odpowiada, to będzie minus 2. Nauczycielka, a spróbuj wytłumaczyć wszystkim, skąd wzięło się to minus 2. Na co Kasia mówi tak, dobrze, to jest tak, mam 6 lizaków, ale Jankowi muszę oddać 8 lizaków. Oddaję mu teraz te 6, a te 2 mam jeszcze do oddania, taki dług, czyli minus. Słucha tego Mikołaj, drugie dziecko, i mówi, a to znaczy, że kiedy od mniejszej liczby odejmuję większą, to wynik będzie na długu, to znaczy na minusie, prawda? Dobre. Proszę zobaczyć, dzieci zbudowały w tej rozmowie, nauczycielka nie narzucała, nauczycielka próbowała wydobyć od nich za pomocą pytań, jak one to rozumieją, tak? One zbudowały rozumienie liczb ujemnych w jakimś stopniu, tak? Skąd to się bierze? To dla dzieci zresztą w tych młodszych klasach jest bardzo interesujące. To nauczyciele, one którzy... wspaniale myślą, w ogóle młodsze dzieci mają fantastyczne pomysły, jak zrozumieć. Właśnie o to chodzi, tak. I dlatego nie pozbawiajmy się tej przyjemności. I to jest to samo zdanie dla rodziców. Nie pozbawiajmy się, proszę Państwa, przyjemności stwarzania dzieciom okazji do tego, żeby one budowały rozumienie różnego typu pojęć właśnie matematycznych. Tak? I w szkole ze sobą jakby porozumiewając się. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa jeszcze jedna rzecz i ten przykład jest bardzo dobrą ilustracją tego zagadnienia. Mianowicie nie pozbawiajmy też dzieci komunikowania się, używania języka. Język się cały czas rozwija nie tylko na języku polskim, ale rozwija się na matematyce i rozwija się niezwykle ciekawie, bo dzieci są zachęcane do tego, żeby argumentować, żeby wyjaśniać, żeby przekonywać kogoś o czymś, że moje rozwiązanie jest ciekawe. Bo tutaj, pani profesor, też napotykamy jakby kolejne pojęcie, które jest bardzo istotne w edukacji, to jest pojęcie zaufania, bo tutaj wykazał się nauczyciel ogromnym zaufaniem do dzieci, że one tym swoim sposobem dojścia do prawdy w jakimś tam stopniu obiektywnej dla nich w tym momencie nie zrobią sobie krzywdy, nie zrozumiejąc w przyszłości innych bardziej skomplikowanych zagadnień, których się pewnie nie dałoby rozwiązać na takim prostym przykładzie. Ale ta kwestia zaufania tutaj też jest bardzo istotna, bo jest też pytanie, które się pojawiło pani Agnieszki, która mówi, że jestem rodzicem i lubię, gdy dziecko przynosi zadanie domowe, bo wiem, co moje dziecko przerabia. Czyli znów tutaj jest kwestia jakby po pierwsze podejścia, że te nasze czasy przerabiania programu, no to musimy naprawdę włożyć już do lamusa. I ciągłej kontroli tak, też. Potrzeba ciągłej kontroli, ale właśnie tego braku zaufania do nauczycieli, że gdzieś coś się rozjechało nam. Jak tutaj sobie poradzić? Ale ja nie wiem, czy taka była intencja tego pytania i pani, która je zadawała. Rozumiem, że jakby rodzic chce wiedzieć, co się dzieje w szkole. Ja myślę, że to jest raczej tego typu uwaga. I bardzo dobrze, że chce wiedzieć, co się dzieje w szkole. Tylko jakby powinniśmy się uwrażliwić na to, że ta szkoła, jeżeli zadaje pracę domową, to ta praca domowa nie powinna być wyłącznie ćwiczeniem czegoś, co już dziecko opanowało, i na przykładach, które są żmudne i demotywujące. Tak? Natomiast... I też nie może być jedynym wskaźnikiem tego, że dziecko czegoś się uczy. Czyli tak. Brakuje tutaj też komunikacji ze strony szkoły czy nauczyciela,
co taki nauczyciel robi z dziećmi, jakie prace wykonuje, jak realizuje te swoje działania i no, w jaki sposób ten, też podstawy programowe, do której jest zobowiązany i której też oczekuje rodzic, że będzie zrealizowana. Czyli tutaj też może być kwestia braku komunikacji i że ta praca domowa jest jedynym sygnałem, że dziecko coś robi w szkole. No tutaj pani profesor mówiła też wcześniej o tych nauczycielach, którzy współpracuje jako uczelnia, że oni mają stały kontakt z rodzicami, tak? Rozumiem. I na tych zebraniach tłumaczą, co będzie. Bardzo ważne było to pytanie o podręcznik. To jest takie pytanie, które się często pojawia i nauczyciele, którzy no, współpracują z rodzicami, rzeczywiście wiedzą, że po prostu trzeba rodzicom wyjaśnić i wprowadzić ich w to, bo oni mają do tego pełne prawo, żeby być zainteresowanymi, co się dzieje w szkole i w jaki sposób ja pracuję. Tak? Część nauczycieli też zaprasza rodziców na lekcje, prawda? Jeżeli mają ochotę i chcą zobaczyć, jak działamy, no to jest jeden ze sposobów, żeby tych rodziców do tego zachęcić. Ja tutaj przy tej okazji mogę podać taki przykład z mojej działalności, tego stowarzyszenia naszego Edukacja na Nowo, kiedy organizowaliśmy takie festiwale w porozumieniu ze szkołą, gdzie matematyczne właśnie, gdzie zapraszaliśmy rodziców z dzieciakami na coś, co nazywaliśmy takim pociągiem matematycznym. To znaczy były stacje wybudowane, gdzie dzieciaki pokazywały różnego rodzaju aktywności, które były podejmowane w szkole i zapraszały rodziców do tego, żeby razem z nimi działali. Tak? I to było bardzo ciekawe, dlatego że rodzice właśnie się przy tej okazji orientowali, jakie są możliwości dzieci, co się w tej szkole dzieje, jak inaczej również można z dzieciakami pracować i co można robić z nimi także w domu, bo te zabawy i te gry matematyczne możemy podejmować z dziećmi także we własnym zakresie. Tak? Wspierać się tutaj wzajemnie, inspirować, ale tu jest sprawa bardzo ważna, to o czym pan powiedział, to znaczy to zaufanie wzajemne i zaproszenie też rodziców do tego, żeby oni współuczestniczyli z nami w tym wspieraniu rozwoju dzieciaków. No? A czasami było tak, że to dzieciaki uczyły rodziców określonych działań związanych z jakimś materiałem matematycznym, czy pamiętam, była stacja związana z Minecraftem na przykład. Dzieciaki pokazywały, w jaki sposób tutaj można działać i rodzice niektórzy, którzy się nie orientowali, no mieli taką lekcję właśnie, która się z tym wiązała, czy to, co wiąże się z kodowaniem na przykład też bardzo teraz popularne i w przedszkolu i w szkole. No ja myślę, że to jest zapraszać rodziców do siebie i pokazać, jak teraz pracujemy, bo rodzice mają prawo nie wiedzieć. I mają prawo być zaskoczeni, że jednak ta metodyka pracy z dziećmi się zmieniła i chwała Bogu, że nie jest taka sama jak sprzed 30 laty, tak? I więcej czasu mamy na grę w kości, właśnie na grę w karty, gdzie czasami no, niektórzy mogą być zaskoczeni, że w kartach jest matematyka. Tutaj też tego zebrania z rodzicami, jeszcze dokończę ten, o którym opowiadałam, bo ci rodzice, którzy poproszeni byli o pogranie w karty matematyczne, zostali potem podobno po zebraniu, żeby się jeszcze odegrać. Pani profesor, tutaj się toczy dyskusja w komentarzach, ja myślę też zapraszam później panią profesor do przejrzenia jej ewentualnie odpowiedzi na część pytań, które tam się pojawią, które mogą być pytaniami takimi, których odpowiedzi dla szerszego grona publiczności będą interesujące. Tam się też trochę wyjaśniło sprawa dziecka pani Agnieszki, która ma programy logopedyczne i trudno jest wyrazić mu, czego się nauczy, łatwiej jest jej obserwować to w tych pracach, także też są to różne sytuacje, ale też bardzo dużo też w tych rozmowach jest porad, jak komunikować się z rodzicami i tutaj jakby jestem teraz gotów na zadanie kolejnego pytania, dosyć trudnego, tak mnie się wydaje, bo jest to sprawa bardzo delikatna. My przez ostatni rok, ponad rok zapraszaliśmy do naszych live'ów nauczycieli przedszkoli, szkół, bo tam widzieliśmy bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, edukację, nowoczesność tej edukacji. Wiemy też, że w liceach zaczyna się dziać coraz lepiej. Ania Szulc, tak, to są też licea gdyńskie, z Gdyńskiej Woli, licea warszawskie.
i ciągle gdzieś tam w naszych dyskusjach z nauczycielami mieliśmy bardzo dużo obaw, że tak naprawdę powinna się reforma, o cokolwiek to znaczy, bo reforma się nam źle kojarzy, ale zmiana w polskiej edukacji zacząć od góry, ale nie tej ministerialnej, tylko od właśnie uczelni wyższych. I też dlatego chcieliśmy panią profesor zaprosić, żeby pokazać, że te zmiany są i one być może dopiero będą z dłuższym, jakby większą bezwładnością zauważalne. I że jest współpraca z praktykami. Ale że jest współpraca z nauczycielami, że obserwujecie tak naprawdę, jakie są efekty tych waszych działań badawczych. Są potrzeby, tak. Bo te prace badawcze są potrzebne, bo nauczyciel tego nie zrobi. Nie ma do tego narzędzi, nie ma środków i też nie ma dostępu i wiedzy, tak dostępu do takiej szerokiej rzeszy nauczycieli i dzieci, jakie mają uczelnie. Proszę powiedzieć, jak z punktu widzenia pani jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego wygląda ta zmiana na poziomie szkół wyższych? Kształcenia nauczycieli też. Ja myślę, że tak. Sądzę, że na tym polu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. I to trzeba sobie wyraźnie określić. Jest różny poziom kształcenia. W ciągu tych ostatnich kilkunastu lat ja mam takie niestety poczucie, że to kształcenie nauczycieli i przygotowywanie kandydatów na nauczycieli uległo daleko idącej pauperyzacji. Co ja mam na myśli? To znaczy powstało bardzo wiele różnego typu szkół, które przygotowywały nauczycieli. Ja mówię trochę uszczypliwie, ale takie wyższe szkoły Łóżek i Materacy, czy wyższe szkoły marketingu i managementu, gdzie był wydział pedagogiczny i to jeszcze była wczesna edukacja. Tak? My nie mamy w Polsce tylu specjalistów, którzy byliby przygotowani do tego. My na drugi stopień studiów, pamiętam, że zdarzali nam się kandydaci, którzy przychodzili z takich uczelni, gdzie nie mieli podstaw na przykład edukacji matematycznej po licencjacie, ale też trzeba sobie zajrzeć, że tak powiem, do swojego ogródka i powiedzieć, że ten poziom kształcenia w różnych uczelniach, także uniwersyteckich, też powinien ulegać poprawie, a główny element wiąże się z znacznie, powiedziałabym, intensywniejszym związkiem z praktyką, takim wzajemnym, że tak powiem, wspieraniem się, bo my powinniśmy być pewnym wzorcem zmian dla szkół, ale jednocześnie korzystać także z potencjału nauczycieli, którzy w sposób niezwykle dynamiczny, szczególnie na tym poziomie wczesnej edukacji, moim zdaniem działają. Wspominasz Superber Flachmini, jakie dziewczyny robią cuda. Tak. Ja na przykład prowadzę wykłady z pedagogiki wczesnoszkolnej. Zapraszam na wykład, tak robiłam w ubiegłym roku, nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy robią właśnie niekonwencjonalne, ciekawe rzeczy z uczniami na tym poziomie początkowym. I była u mnie na przykład pani Ewa Radanowicz, była dyrekcja szkoły tej Nobel z Konstancina, która też otrzymała nagrodę. Była pani Ewa Pytlak ze szkoły społecznej, gdzie też od 30 lat wprowadzany jest autorski program, bez przerwy się coś ciekawego dzieje. Ja bardzo ściśle współpracuję z praktykami. Część praktyków u nas też prowadzi zajęcia. Uważam, że to jest bardzo ważne. A ja nie wyobrażam sobie odpowiedzialnej pracy kształcenia nauczycieli bez diagnozy i bez przyglądania się od strony badawczej właśnie tej rzeczywistości. I bardzo dobrym przykładem jest ta edukacja matematyczna, kiedy myśmy prowadząc przez kilka ostatnich lat duże ogólnopolskie badania, doszliśmy do wniosku, że jest pewien problem z tą edukacją, że zakłada się w podstawach programowych, że będzie się rozwijać krytyczne myślenie, a efekt jest taki, że dzieciaki myślą schematami. Myślą w sposób bardzo ograniczający tak naprawdę ich potencjał.
I te przykłady zadań, które też podajemy z badań, kiedy dzieciaki w trzeciej klasie miały problemy z rozwiązaniem zadania, na drzewie siedziało 40 wróbli, większość z nich oprócz 8 odleciała, ile zostało na drzewie wróbli. I okazało się, że dzieci tu już mają pewien schemat, bo jak są jakieś liczby, no to trzeba coś z tymi liczbami zrobić, tak? Jak było 40 i było 8, no to trzeba odjąć, tak? Odleciały, no to trzeba odejmować. I tylko część dzieciaków się zorientowała, że odpowiedź jest w zadaniu, tak? I że to jest pewien, ale ono było nietypowe, tak? Tak, bo one tak. Do tej pory były właśnie wprowadzane. To jest też informacja dla rodziców. Co z tego, że one rozwiążą cały szereg typowych zadań, tak? I staną przed zadaniem, które będzie mniej typowe i będą bezradne, tak? Poradzą sobie świetnie z tymi typowymi. Natomiast nam chyba nie o to chodzi, żeby one funkcjonowały w określonych schematach. No czasami jest tak, że dziecko dokona działania, ale nie dokona go według tego, co go uczyła go pani, ale tak, rozwiąże. No to jest pytanie do nauczycieli. Nie miał ilość punktów, bo nie, na przykład nie dokonał dodawania, dopełniając do pełnej dziesiątki. A no tak, no, internet jest pełen takich przykładów, które no godzą też i w, no niestety, jakby do zawodu nauczyciela. Ale jak kamyczek do jednego środowiska, także jest to na pewno, tak, na pewno to też jest nieprzyjemne dla wielu z tych nauczycieli, którzy po prostu wiedzą, co robią. Ja bym tutaj też zapytał o jeszcze jeden aspekt szkolenia nauczycieli, ale w sensie szkolenia nie takich, jak my robimy, tylko właśnie szkolenia na uczelni. Szkolenia nauczycieli, czyli uczenia ich pewnych kompetencji, których brak jest wyraźnie odczuwalny. To są te kompetencje miękkie, związane z umiejętnością negocjowania, rozwiązywania problemów, które wynikają z, no, z jakichś wzajemnych nieporozumień. Tego ogromny brak widzę. I druga taka kwestia chyba też słabych kompetencji, to są kompetencje cyfrowe, których uczniowie muszą być uczeni, bo taki jest świat, a ja wśród wielu nauczycieli, z którymi mamy kontakt, dostrzegam naprawdę bardzo mizerny poziom kompetencji cyfrowych. Czytanie ze zrozumieniem też. No czytanie ze zrozumieniem to jest kwestia osobnicza, ale mówię bardziej tutaj właśnie o posługiwaniu się narzędziami, których już nie będziemy się uczyli, tak jak się uczymy się posługiwania zegarka, czy magnetofonów już nie ma, ale powiedzmy no urządzeń takich no do codziennego użytku. Czy na uczelni jest na to czas, czy w ogóle... Jak pani profesor na to patrzy? Gdzie, czy to już nie ma czasu po prostu na takie rzeczy? Nie, no jest czas i powinien ten czas się na to znaleźć. Jeżeli chodzi o kształcenie teraz nauczycieli dla tej wczesnej edukacji, to nie wiem, czy państwo się orientują, ale te nowe propozycje programowe, które się pojawiają, będą wiązały się z pewnymi przekształceniami, to znaczy najprawdopodobniej będziemy jednak, już to czynimy, przygotowywać program 5-letni kształcenia. Nie 3+2, tylko 5-letni, jakby jednolity program kształcenia, no tak jak się kształci psychologów, tak jak się kształci prawników, tak jak się kształci lekarzy. I myślę, że wtedy tego czasu także na tego typu działalność będzie zdecydowanie więcej i na to, o czym pan powiedział na początku, czyli na rozwijanie tych umiejętności, które są absolutnie kluczowe w pracy nauczyciela, to znaczy umiejętność współpracy, umiejętność komunikowania się. Ja bardzo wiele o tym też mówię, spotykając się z nauczycielami, pokazując wyniki badań, zapisy takie lekcyjne, pokazujące aktywność językową nauczyciela i aktywność językową uczniów. I niestety często jest tak, że 3/4 lekcji mówi nauczyciel. I uczeń, nawet gdyby chciał, nie jest w stanie się przebić. Jakby lekceważy się tę umiejętność mówienia, która przecież jest rozwinięta u dzieci już na tym początkowym etapie. I no takim przykładem, który jest no negatywnym przykładem, ale świadczy o tym właśnie, jak dalece się nie docenia,
biorąc jako podstawowy element efektywnej pracy to, żeby była cisza i spokój na lekcji. Kiedy nauczyciel zorganizował w jednej z klas pracę w grupach i następnie powiedział w ten sposób do dzieci: pracujemy w grupach, nie rozmawiamy. O Jezu. Czyli nie wie, na czym polega praca. Chciał mieć święty spokój. Właśnie o to chodzi. Tak? Ale to też jest kwestia, że nauczyciele się boją współpracować, ponieważ współpraca to jest z jednej strony dzielenie się tym, co umiem, żeby inni się też nauczyli, ale też pokazaniem, czego nie umiem, a my mamy problem z odkryciem się, że jestem ułomny, że czegoś nie potrafię, że będą się ze mnie śmieli i to jest chyba też kwestia. No ale wie pan, no właśnie to jest ta kwestia pewnej w ogóle kultury szkoły, tak, kultury edukacyjnej. Zresztą ja tutaj znowu przytoczę cytat z pani profesor artykułu, gdzie mówi pani o tym, że to dziecko musi być gotowe, żeby pójść do szkoły, a nie szkoła gotowa, żeby pracować z tymi dziećmi, tak? Czyli to my oczekujemy od dziecka gotowości. A szkoła się powinna przygotować. A szkoła tylko po prostu jest. To powinna być dynamiczna, że tak powiem, współpraca. Dziecko przychodzi z pewnym potencjałem i szkoła ma ten potencjał rozpoznać i ma się do tego potencjału dostosować, tak? Nie może być tak, że się stawia poprzeczkę na jakimś tam poziomie, albo doskoczysz do tej poprzeczki, albo nie. To ma być dynamiczny proces wzajemnego, że tak powiem, dostosowywania się. I to jest bardzo ważne. Na pewno nie tak, że ty masz być dojrzały, a jak nie jesteś dojrzały, no to do widzenia. To poczekasz, tak? Więc to mam nadzieję, że to już mamy za sobą, aczkolwiek no tu znowu otwieramy następne ważne zagadnienie, mianowicie to badanie tej tak zwanej gotowości szkolnej dzieci i takie bardzo normatywne spojrzenie na to pojęcie gotowości szkolnej, to znaczy my dorośli sobie takie ramki wyznaczamy. I dziecko, nie wiem, rozpoczynające edukację w pierwszej klasie powinno liczyć w zakresie 10. No i sprawdzamy, jak liczą, no to w porządku. To już nas nie interesuje to, że mamy połowę, która liczy na przykład w zakresie 20 albo 100 w klasie. Jeżeli nie podejmujemy wysiłku rzeczywiście takiego poznania dzieciaków na starcie, tak? Zobaczenia, jak dalece one są zróżnicowane. One są zróżnicowane, to jest normalne w tym wieku. Tak? Nawet w tej samym wieku, nawet w tej samej grupie wieku. Tak. Wykorzystanie tego potencjału po to, żeby no właśnie odpowiednio na przykład pracę w grupach organizować, żeby dzieci wzajemnie mogły się wspierać. Nie tylko nauczyciel był tym jedynym wodzem prowadzącym całą tą działalność, nieomylnym, no to być może to inaczej by wyglądało, ale myślę, że to normatywne podejście właśnie i takie my dorośli wiemy najlepiej, co te dzieci powinny umieć, tak? To jest bardzo trudne, żeby się tego pozbyć, bardzo trudne. Tak. I to, co jest też takie trudne, żeby słuchać tych dzieciaków, żeby być zainteresowanym tym, co one nam mają do powiedzenia. Żeby stwarzać przestrzeń do tej aktywności, a nie wyznaczać według własnego, że tak powiem, pomysłu tę drogę ich działania. Bo co wtedy się dzieje? No dzieci się uczą myślenia nauczyciela. Dzieci się uczą rozwiązywać problemy matematyczne sposobami nauczyciela. To ja jeszcze jeden mam cytat, taki bardzo drażliwy. Zanim może ten cytat, bo będziemy się zbliżali powoli do końca, tak, to ja jeszcze chciałem... Jakieś pytanie się pojawia od Państwa. Słucham? Może jakieś pytanie jeszcze od widzów? Pytań jest mnóstwo, także nie jesteśmy w stanie ich tutaj umieszczać. Jest cała lista pytań. I my też spróbujemy coś z tym zrobić, zebrać je i przygotować. Ale myślę, pani że też profesor dla, też może do tego... Że dla pani profesor też to będzie dobry materiał. Ale ja chciałem zapytać o taką przyszłość, być może zbyt odległą, ale jak usłyszałem o zmianie programu, że teraz 5-letnie studia, to od razu przyszło mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Być może warto było pójść o krok dalej, ponieważ w tych krajach europejskich, w których edukacja się rozwija, no może nie wzorcowo, bo to trudno powiedzieć, ale wyraźnie lepiej. Inaczej. To jest Holandia, Szwajcaria, Finlandia, Dania. Pewnie jeszcze parę innych. Tam nauczyciele pracują z dziećmi przez całą szkołę podstawową i są w stanie realizować pewne koncepcje edukacyjne
powiedzmy taki, jak my propagujemy, czyli plan daltoński przez cały okres edukacji z dzieckiem, bo jest łatwiej, kiedy jest jedna, dwójka nauczycieli pracujących z całą grupą. Tutaj po 3 latach mamy przedmiotowców. Czy widzi pani profesor szansę na ten krok, bo to byłby krok milowy jakby w podejściu do polskiej edukacji i rzeczywiście dogonieniu tej europejskiej, światowej edukacji. Na etapie podstawowym. Tak, do szkoły podstawowej. Znaczy to jest ważne, żeby była pewna ciągłość oddziaływać, żeby nie było takiego szatkowania tej edukacji na poszczególne części i takiego progu tak naprawdę, który jest jednak ciągle między tym etapem 1-3, a 4-6 poprzednio, a teraz 4-8, tak? Że przychodzą ci przedmiotowcy i oni już właściwie działają w zupełnie inny sposób i mówi się, a to tam na nauczaniu początkowym to oni się bawią, a teraz to się zaczyna normalna nauka. Wie pan, sądzę, że szansa na to jest, ale to by oznaczało, że trzeba by było myśleć jednak o takim przygotowywaniu nauczycieli, no przynajmniej w dwóch kierunkach, tak? Żeby oni byli na przykład przygotowywani, to jest możliwość. Matematyka, który byłby zainteresowany wczesną edukacją, prawda? I który by kontynuował jakby tę działalność z dziećmi, no bo teraz z tego, co ja słyszę, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że nauczyciele, którzy nie mają dostatecznej liczby godzin, ci przedmiotowcy w starszych klasach, często są przerzucani do nauczania początkowego, no ale niestety to jest inna metodyka pracy. To jest zupełnie inny, jednak odmienny sposób pracy z tymi dzieciakami. Co więcej, ja bym bardzo chciała, żeby ten sposób pracy z dziećmi w tych młodszych klasach bardziej szedł w górę właśnie, to znaczy właśnie, a nie w dół, tak, żeby zaufanie właśnie do dziecka, takie towarzyszenie dziecku w tym rozwoju, które jest możliwe, no działo się dalej. Tak. Sporo mówimy teraz na temat tego tutoringu szkolnego, czyli takiej pracy nauczycieli z dziećmi, która wiąże się z towarzyszeniem jakby uczniom w ich rozwoju. I to no już jest w wielu szkołach realizowane. Był teraz duży taki projekt ogólnopolski pana Mariusza Budzyńskiego, który promuje od wielu lat ten tutoring szkolny, czyli nauczyciel ma pod opieką grupę uczniów, tak? Piątkę powiedzmy w swojej szkole i towarzyszy im w rozwoju, ale nie w rozwoju przedmiotowym tylko i wyłącznie, tylko w takim jakby budowaniu ich kariery szkolnej, w takim wyznaczaniu sobie pewnych celów, w podejmowaniu określonych decyzji, w czym jestem dobry, co bym chciał rozwijać, jakiego typu zainteresowania i tak dalej. I budowaniu też takiego poczucia własnej wartości, bo to jest bardzo ważne. Tylko to jest kolejna kompetencja, której każdy nauczyciel musi się nauczyć, bycia tutorem. Tak. I to jest znowu kamyk do ogródka programowego związanego z kształceniem nauczycieli. Co próbujemy robić? Też słyszałam a propos wyższych, tylko jeden kamyczek rzucę, jeden. A propos wyższych uczelni, tych takich krzaków różnych, nie wiem, to pani profesor ładnie powiedziała materacy i coś tam. Znam panią, która skończyła Politechnikę Łódzką, jakiś wydział techniczny mocno, a po czym na takiej właśnie uczelni skończyła podyplomówkę terapię pedagogiczną i jest terapeutą. No ja jestem mocno zaskoczona, bo ona w ogóle nie miała metodyk. I w jaki sposób pracuje ona teraz z dziećmi. Tak, czyli uzyskała, rozumiem, kwalifikację do tego, tak? No uzyskała kwalifikację poprzez zrobienia podyplomówki, tylko podyplomówki po czym? Po jakimś tam metalowym, czy tam jakimś budownictwie, tak? Więc się budzi trochę wątpliwości. Zapominasz, że ja skończyłem Wydział Mechaniczny. Wiem, bo ty skończyłeś Politechnikę, ale nie uczysz. Nie uczę. Nie mam nic do Politechniki, nie mam nic, tylko po prostu chodzi mi o zderzenie, tak? Że ta osoba idzie na taką uczelnię, ma dyplom,
No i ktoś sprawdza, no tak, no jest no terapeutą, tylko żeby być terapeutą, no to trzeba mieć wiele metodyk pracy z małym dzieckiem, prawda? Bo jeżeli, tak, ma jeżeli on jest terapeutą w obszarze, nie wiem, wczesnej edukacji. 1-3. Jeden, trzy. Podałaś taki pewnie skrajny przypadek. Ale który znam. Być który może znam. Zbyt dużo ich nie ma, ale skoro przepisy prawa polskiego pozwalają na to, to też jest coś nie tak jednak tutaj rzeczywiście. I ja na myślę, koniec że... ja mam cytat. Dobrze, bo się właśnie zbliżamy powoli do końca naszego spotkania. Także... Ja już trochę tak, my trochę o tym rozmawiałyśmy w kuluarach, ale muszę nawiązać do tego, bo to znowu był cytat z pani profesor artykuł, do których w ogóle serdecznie zapraszam. Bo my będziemy cudowne. Zresztą pod tym live'em linki do materiałów przekazywali. Tak, wiele mądrych rzeczy i zapraszam wszystkich do przeczytania. I tutaj był taki cytat, że nauczyciel musi zapisać w dzienniku to, co jest w podstawie programowej, a potem robić swoje. Czy to jest oszustwo, nie oszustwo, jak to się ma? Miałam na myśli, mówiąc o tym, że po pierwsze, podstawa programowa jest podstawą, a nie sufitem. Jak przez wiele lat próbowano wmawiać nauczycielom i w ten sposób tę podstawę traktować. Podstawa daje pewien punkt wyjścia, natomiast jest bardzo niedobrze, jeżeli staramy się kurczowo albo w sposób bardzo powierzchowny tej podstawy programowej trzymać i ograniczać rozwój dzieci. Bo mnie głównie o to chodzi. I rzeczywiście mam takie doświadczenia, że nauczyciele byli stawiani w takiej sytuacji, że zapisywali, nie wiem, w dzienniku, że realizują jakiś punkt z podstawy programowej, czyli bo z tego są rozliczani. Liczenie, nie wiem, w zakresie 10, a robili znacznie więcej w swojej klasie, bo mieli taki zespół dzieciaków. Nie będą na siłę tych dzieci trzymać przy monografii liczby 5, powiedzmy. Prawda? Tak. Więc mnie chodzi o to, żebyście Państwo tę podstawę programową czytali bardziej w obszarze celów, które są do zrealizowania. One dają dosyć duże możliwości, niż kurczowo trzymali się szczegółowo treści, bo te treści są jakąś bazą, natomiast my musimy to dostosowywać do potencjału dzieciaków, z którymi pracujemy i dawać po prostu im szansę. To nie mówmy, że to będzie w drugiej klasie czy w trzeciej klasie, tak, prawda? Reagować, tak jak podałam ten przykład z tymi liczbami ujemnymi. No co, skasować dzieci i powiedzieć, a co tam, tak? Teraz tego nie będzie, będziemy się o tym uczyć w starszych klasach. A dlaczego sobie na ten temat teraz nie porozmawiać, tak? To mam na myśli, że tego typu sytuacje powinny być uwzględniane, bo pracujemy z żywymi dzieciakami, tak? I następna rzecz bardzo ważna, o której chciałabym powiedzieć, ja się buntuję przeciwko takiemu stwierdzeniu, że podstawowym zadaniem nauczyciela jest realizacja tej podstawy programowej albo realizacja podręcznika. To są instrumenty do celu. Podstawowym zadaniem państwa jest rozwijanie i wspieranie rozwoju umiejętności dzieci, tak? I tego potencjału, który w nich tkwi. Najpierw jest pewna diagnoza i my mamy pewne narzędzia, które nam w tym pomagają. A nie w sztuczny sposób, kurczowy trzymanie się tej podstawy programowej, bez względu na to, co się dzieje z dzieciakami. Mm-hmm. Bo tutaj taka... wybrzmiała świetnie taka puenta na koniec dla nauczycieli, a propos właśnie tej podstawy programowej, także ja myślę, że to też gdzieś zapadnie w pamięci wielu z naszych słuchaczy. Tutaj na naszym, na pani profesor, na naszym spotkaniu z panią profesor, a na pani profesor w wykładzie było jednocześnie ponad 80 osób. Tak. Także taka fajna sala audytoryjna, ale myślę, że udostępnianie tego live'u pozwoli jeszcze wielu innym nauczycielom wysłuchać tych myśli, którymi się tutaj podzieliliśmy. I tu które... bardzo było dużo pozytywnych i dużo praktyki i dużo takiego właśnie sygnału, co rzeczywiście się dzieje w polskiej edukacji na różnych poziomach. Ja bym też na koniec chciał tutaj poprosić o taką puentę dla rodziców i też podzielić się z uwagą Ewy Morzyszek z Łodzi, po którym ja się też podpisuję, kiedy, dyrektorem też kiedy ja też zawsze jestem za tym, aby przestać traktować egzaminy
na koniec szkoły podstawowej jako kwalifikacyjne do dostania się do liceum. Podobnie jak matura nie powinna być sposobem dostania się, czy oceny z matury dostania się na studia. Wydaje mi się, że egzaminy do szkół średnich, jak i egzaminy do wyższych uczelni dałyby i więcej szans. No i nie byłoby takiego nakierowania na ocenę, a na nie byłoby takiego wyścigu szczurów, jeśli chodzi o te oceny. I rodzice też zaczęliby trochę inaczej chyba tą edukację traktować. Ale jeszcze na koniec właśnie taka puenta dla rodziców, żeby też z pozytywnym jednak nastawieniem w ten nowy rok spojrzeli. Znaczy, bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby włączali się aktywnie w to, co się dzieje w szkole. Żeby pytali, żeby starali się uczestniczyć i być zainteresowanymi tym, co robią dzieci. I odpowiadać też na to, co proponuje szkoła. Bo znamy szereg takich placówek, które zapraszają rodziców, ale znamy też takie placówki, gdzie ta bariera między rodzicami i nauczycielami jest. Ale pamiętajcie Państwo, że to jest właściwie wasz obowiązek interesowania się tym i współuczestniczenia w tym, co się dzieje w szkole. Rodzice są pierwszymi i tymi najważniejszymi wychowawcami dzieciaków. Szkoła się w którymś momencie pojawia, ona będzie bardzo kompetentnym wsparciem, powinna być kompetentnym wsparciem, ale państwo musicie też jakby współuczestniczyć w tym i reagować na sytuacje, w których widzicie, że coś się dzieje nie tak z waszymi dzieciakami w sensie ich rozwoju, ich umiejętności, bo jeżeli będziemy razem, to jest możliwa zmiana. A ten potencjał dzieci, powtarzam to cały czas, jest bardzo duży, a szkoła może ten potencjał obudzić. I na tym wszystkim powinno przede wszystkim nam zależeć. Nauczycieli natomiast namawiam do odwagi działania i do takiego zaufania też do swoich możliwości, bo proszę Państwa, podstawa programowa podstawą, ale Państwo mają też prawo do tego, żeby tworzyć swoje programy autorskie. I ja do tego bym chciała też serdecznie namówić. Tych nauczycieli, którzy czują, że mają w sobie właśnie ten potencjał i chcieliby to robić. Jesteście Państwo wykształconymi, przygotowanymi w większości dobrze do wykonywania tego zawodu osobami i bardzo ważne jest to, żeby współpracować ze sobą, żeby dzielić się tymi doświadczeniami, a nie tylko i wyłącznie rywalizować, bo to niestety do tego jesteśmy często zmuszani, ale jeżeli chcemy, żeby uczniowie współpracowali ze sobą, to my też musimy umieć ze sobą, że tak powiem, kooperować i wymieniać się merytorycznie swoimi doświadczeniami, wspierać. I nie ta ocena wyrażana notą jest najważniejsza, prawda? Nie ocena notą wyrażona jest, a to dla rodziców znowu taka prośba i taki apel. Kiedyś pewna matka noblisty przyszłego, kiedy wracał ze szkoły, to go pytała nie jaką ocenę dzisiaj dostałeś, tylko czy zadałeś jakieś ciekawe pytanie nauczycielowi. A może warto zapytać, czy czegoś nowego się dzisiaj w szkole dowiedziałeś, prawda? Spróbujmy troszkę wspólnie zmieniać tę rzeczywistość. Co do egzaminów, tutaj pełna zgoda. Myślę, że ten czas, który mamy już za sobą i który w dalszym ciągu jest i to ten nacisk, który jest często położony na to, żeby przygotowywać się głównie do tych egzaminów zewnętrznych, powoduje, że u rodziców też wyrabia się takie przekonanie, że to jest coś najważniejszego. Nie to, żeby dzieciaki umiały się komunikować, nie to, żeby dzieci umiały współpracować, żeby umiały rozwiązywać problemy, tylko żeby się przygotowały do tych egzaminów. One mają się do życia. Powinniśmy do życia się przygotowywać do egzaminów. Miejscem takiego bezpiecznego doświadczania właśnie i współodpowiedzialności i takiej świadomości budowania zaufania właśnie. To zaufanie to absolutnie kluczowa sprawa między tymi trzema podmiotami,
nauczyciele, rodzice. Popełnianie błędów na tym etapie, co jest bardzo ważne, też te błędy, powoduje, że uczymy się i zbieramy doświadczenia, więc pozwólmy popełniać błędy. A nie oceniajmy za to. Znowu skończę cytatem pani profesor. Dzieci potrzebują wyzwań, to je stwarzajmy, prawda? Tak, to prawda. A błąd jest początkiem uczenia się. Jak pokazują badania neurobiologiczne, sytuacje, w których analizujemy błędy, mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój połączeń synaptycznych. Więc warto, warto także o tym pamiętać. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za to wieczorne spotkanie. Tak, ja myślę, że dla naszych słuchaczy dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. To jest też dla nas nauka. Królową mieliśmy naukę. Także to też dla nas na ten nowy rok jest takie pozytywne, energetyczne nastawienie, żebyśmy wspólnie walczyli o te same rzeczy. Walka nie na takiej zasadzie, że musimy się z kimś bić, ale żeby angażować się bardzo mocno w to, bo wtedy ta zmiana nastąpi i żebyśmy rzeczywiście coraz więcej mówili o tym, żeby z tymi egzaminami sporo zmienić. Tak. I obiecujemy, że na naszej konferencji, którą organizujemy 12-13 kwietnia w Łodzi na temat inspiracji daltońskich, będziemy też do tego wracali, żeby nauczyciele spotykając się w różnych gronach, uczestnicząc w różnych konferencjach, też wchodzili w takie dyskusje, żeby ta kula śniegowa się toczyła. Cieszymy się, że też będzie zmiana w edukacji nauczycieli. Było pytanie, w jaki sposób będą dobierani, więc myślę, że to jest też taki otwarty tutaj pytanie. Na pewno odsyłamy do artykułów, do stron, my będziemy umieścili pod komentarzami do tego live'u. Mnóstwo pytań jest pani profesor, więc także dziękujemy serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy naszym widzom. I cóż, życzymy dobrej nocy i żegnamy się z naszym gościem. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim państwu. Do widzenia. Do widzenia. Czy my się pożegnamy z uczestnikami, czy już?